Siemano, Bartek z tej strony, kanał Coffee Doctor, witam, witam, bez dubli, znowu Niwona, wiem, znowu Niwona, ano Niwona, było parę pytań, że te takie wielkie, skomplikowane Niwony robisz, pokaż jak się to wszystko robi w tej takiej najpopularniejszej Niwonie i to jest fajny, sensowny model, ma wszystko to co potrzeba, nie ma bajerów zbędnych, sympatyczni klienci, pozdrawiam. Czasem parzy nierówno kawę, brudzi, robimy kompleksowy przegląd, klient przyjechał kawałek drogi do nas, zresztą widz. Bierzemy się za robotę, bez dubli, odcinek kolejny, zapraszam, o gwoździa się już może nie zaczepiam. Zaczynamy tradycyjnie od pozbycia się zbędnych rzeczy. Ja na tym filmie skupię się na pokazaniu wam, jak się dobrać do przekładni, jak ją wyczyścić, jak ją wysmarować i wymienić zawór drenażu. To już było, ale było w takich dużych Niwonach. I tak jak wspomniałem na początku, prosiliście, żeby pokazać to w tej takiej popularnej. You're welcome. Całą resztę przeglądu, czyli uszczelki, uszczelniacze, rozbieranie tego dziada, to już sobie zrobię poza filmem, bo by to trwało godzinami. Uważajcie przy wyciąganiu w Niwonach tej osłonki. 9 na 10 już są połamane te pipki. Nie jest to jakiś tam wielki problem. I to, co zawsze mówię, i to nie jest reklama. Ja nie mam z tym problemu, żeby o jakimś ekspresie powiedzieć, że jest dobry, jeśli jest dobry. Ale na pewno mam problem powiedzieć w jakimś ekspresie, że jest dobry, jeśli jest zły. Ale to nie ten przypadek. System spieniania to są te dwa elementy. O. Jak to szło. To jest cały system spieniania plus oczywiście wynsz. I tylko to ma kontakt z mlekiem. To jest fajne rozwiązanie, jeśli chodzi o Niwonę. Bo właściwie czyszczenie tego to jest banał. Wiem od klienta, że tutaj dopieścił ten ekspres, że jest wyczyszczony. No i widać, słuchajcie, można pilnować, żeby nie było bałaganu. Zbiornik na wodę na bok. I jak widzicie, jest czysto. Czysto i puszysto. Bierzemy wkrętarę, bierzemy pudełeczko na śrubki, tu jest standard, odkręcamy tył, odkręcamy drugi tył, odkręcamy trzeci tył, czwarty i piąty. Najpierw zajmijmy się obudową. Ważna rzecz. Tu macie takie otwory. Jeden, drugi. Trzeci, czwarty. One nie są tu bez powodu, bo tam jest dojście do zatrzasków. Ostrożnie, nie na pałę, żeby nic nie pękło. Można śrubokrętem, można plastikowym czymś. I teraz to jeszcze nie koniec. Jak sobie spojrzycie od dołu, nie chcę za bardzo pastwić się nad tym ekspresem. Tutaj jest taki, no, część obudowy. Tu trzeba wcisnąć. O, pyknęło. Bo tam jest jeszcze ostatni zatrzask, jak widzicie. Bez hałasu, bez rzeźni. Wszystko poszło. Ten syfek tutaj to jest i kolonia pająków. Halo. Nie ma nikogo w domu. To jest normalne. Pamiętajcie, w ekspresie jest ciepło. Do ekspresu nikt nie zagląda, więc heniutki, bo ja tak mówię, na pająki sobie tam mieszkają.
Teraz góra. Analogicznie. Raz, dwa. Z drugiej strony nie ma. Z drugiej strony. Jeszcze klapka. Z drugiej strony. Bęc. Macie tutaj takie dwa. No jakby miejsca na śrubokręt. Tylko tu trzeba uważać ze śrubokrętem bardzo delikatnie, żeby tego nie pokaleczyć. Nie niszczmy, nie nasze. Więc analogicznie. Klapko. Może ja zrobię. A to już nawet nie trzyma. A tutaj, tak jak pokazywałem, w te dwa otwory delikatnie. To wszystko tutaj idzie lekko. W niwonach jest to fajnie rozwiązane. O, tu nam musi wyjść. Ale wcale nie chce. To można podważyć. I czapa ściągnięta. Czapa na bok, bo to aż dziwne, bo te klapki się tak łatwo łamią. Musicie zwracać uwagę, zwłaszcza tutaj na tą, posuń się chłopie, na tą klapkę, która przykrywa pojemnik na ziarna, żeby wam tutaj nie wpadały ziarna, bo te klapki najczęściej łamią się, jeśli wpadnie wam tu ziarenko kawy, tu czy tu. Szapniecie, no i się wygnie zawias, a nie jest to jakieś tam mega wytrzymałe. Góra zdjęta, kawa jest, nie ruszamy, nie przeszkadza nam, pod warunkiem, że nie będziemy gibać ekspresem na wszystkie strony. Spójrzcie do środka, no mieszkają tu moje cheniutki, fajęczynki. To się wszystko potem sprząta, kurz się odkurzy w ramach przeglądu. A i owszem, ważny wkręt tutaj. Jedziemy z nim, bo musimy ściągnąć jeszcze, patrząc na front ekspresu, lewy bok. Śrubki tu. I ostatni. Tutaj. Tu jest czarny, tam był srebrny. Pamiętajmy o tym, wkręcajmy tak, jak fabryka to przewidziała. No bo tak. Teraz ja jeszcze zerknę. Zresztą zaraz będzie to widać. Kabelku, proszę cię, nie rób mi tego. Teraz ten bok wychodzi do przodu, czyli... Czy o czymś zapomniałem? Nie. Stoko poko. Nie ciągniemy. Zaraz zobaczycie czemu. Właściwie już zobaczycie. Nie szarpiemy. Ten przewód jest prościej odpiąć z płyty z reguły. Aniżeli z czujnika, który jest w boczku. Wężyk. Boczek na bok. Pyk go. Coś się tu działo. Tu to prawdopodobnie jest, ależ oczywiście, duży błąd, który popełniają prawie wszyscy. Więc pro tip dla was. Nie. To idzie zbiornik. Nie dolewajcie wody do zbiornika, tylko wyciągajcie zbiornik i nalejcie wody, bo szczęście, nieszczęście, ciężko to powiedzieć, bo ja wam to pokażę bliżej, może niżej, może bliżej, może niżej. Chlapiecie tutaj. Mam nadzieję, że to widać. I ta woda, która chlapnie przy nalewaniu poza zbiornik, płynie sobie tam w spód. Tam jest pod tym hoperem, pojemnikiem na ziarna, gąbka taka, no, amortyzująca, wyciszająca młynek i jego wibracje. Ona sobie nasiąka. Ona tutaj jest dosyć szczelnie zamknięta, więc ta wilgoć się tam trzyma. Sam ten błąd popełniałem w swojej niwonie, którą tam miałem kiedyś, teraz dałem ją. Przekazałem ją dalej.
ta gąbka będzie pleśnieć pod spodem. Ja to tutaj później sprawdzę, ale tak jak mówiłem, skupiamy się na przekładni, żeby tego filmu nie wydłużać do nie wiadomo jakiego czasu. Ta wilgoć jak wejdzie do młynka, robią się problemy z młynkiem. Czyli jeszcze raz, żeby wybrzmiało, nie. Tylko wyciągamy zbiornik, jeśli nalewamy z jakiegoś dzbanka, postawmy obok ekspresu, nalejmy z powrotem. Będzie bezpieczniej, będzie taniej, będzie bez pleśni. No ale dobra. Tu widać przekładnię napędu. Można, jak już jesteśmy z tej strony, poodpinać przewody, w sensie do góry, chłopie. Niom, niom, niom. Porozpinać te klipsy. Wyciągnąć przewód. Niech i ja spojrzę, nie tylko wy. Czy to jest Bluetooth? Chyba tak, chyba nie. Nie, te oczy z bliska nie widzę. Tak wygląda. Nie ma to znaczenia. Bluetooth w ekspresie. Moim zdaniem rzecz zbędna. Tak jak powiedziałem, przekładnia. Zawór ceramiczny tu widzicie. Ja tak sobie tu patrzę po tym zaworze. No nie, to jest od... Wszystkie te ślady tu białe to jest od dolewania wody do zbiornika na bank. I to wszystko... To jest dokładnie to, bo tutaj zawór nie kwitnie, zawór ceramiczny wygląda dobrze. Jeszcze wam go z góry pokażę. To białe ustrojstwo to serce. Jeśli chodzi o wodę, pompa Sysco, czy na pompie Sysco mamy datę? Nie widzę. A nawet jeśli mamy, to i tak nie widzę. Dobra, słuchajcie. Idziemy na drugą stronę. Trochę za wysoko jak dla mnie. I pokażę i wykręcę. I. Wskaźnik. Wszystkie na tej klapce. Wkręty. Właściwie wszystkie poza tutaj samą górą. Tu są takie dwa przy otworze. Dobrze, ja wam pokazuję. Tu są takie dwa przy o. Przy takim otworze nie odkręcajcie tego, bo będzie walka potem z przykręceniem. To jest końcówka wylewki, to już jest miejsce, do którego płynie kawa. Czyli te dwie śrubki zostawiamy, wkręty zostawiamy w spokoju. Całą resztę jedziemy z wykręcaniem. Pozwolicie, że ja sobie to tak przechylę i ciśniemy. Wiosna się zrobiła, co prawda jak nagrywam to trochę się ochłodziło, ale i tak jest przyjemnie, jak nie musicie skrobać szyb z rana, nie cierpię szyby, to jeszcze pół biedy, nie cierpię odśnieżać samochodu, niestety dla mnie stoi na ulicy, chociaż umówmy się już te ileś tam zim wstecz, tego śniegu jakoś niespecjalnie jest za wiele. Czy to dobrze, czy to źle? To, co kto lubi. Ja tam śnieg lubię, dopóki nie leży na samochodzie. Wtedy go już tak bardzo nie lubię. Ale przyznajcie, ta zima była strasznie ciemna. W sensie takim, że po prostu głównie była noc, bo jeszcze jak jest śnieg, mróz, słońce, to jest przyjemnie. Zimno, ale przyjemnie. A jak jest taka pogoda, że jest non-stop ciemno, w ogóle się nie robi widno jak kurna noc polarna, czy jak to się tam nazywa, to depresja murowana. Mamy chyba wszystko. Tak, jak na mój gust wszystko. Wyciągamy tą klapkę. No nie kłamał, klient nie kłamał. Wyczyszczone, wypucowane. Nawet klient sam mi zwrócił uwagę, że tu się zbiera straszny syf, ale żebym się nie sugerował, bo to wszystko wymył.
No bo generalnie tu nic nie wskazuje na to, żeby coś się działo. I właściwie ten ekspres jeszcze nie ma jakichś tam objawów uszkodzenia zaworu, drenażu. Ale po pierwsze, klient jest z daleka, no, kawałek od Warszawy. Po drugie, już mówił, że bywały takie momenty, że ta kawa się nierówno parzyła. Więc też stosujemy profilaktykę, bo co innego jak ktoś ma do mnie 5 km, a co innego jak ktoś ma do mnie 120 km. No i znając złośliwość rzeczy martwych, to jak tego nie wymienimy, to się spierdzieli na bank za tydzień. No bo przecież u mnie się nie może zepsuć, musi się zepsuć u klienta. Ta zasada złośliwości rzeczy martwych. Mamy wyjęte. Nie wiem teraz, z której strony bardziej wam to pokazać. Znaczy bardziej, z której strony wam to pokazać, żebyście to lepiej widzieli. Jeszcze spojrzę, bo w niektórych giwonach tutaj jest taka... No, jeszcze taka blokadka na jednej śrubce, ale tutaj tego nie ma. I jeszcze, żeby nam lżej szedł zawór drena... lżej szła przekładnia. Poluzujmy, a właściwie odkręćmy płytę z elektroniką, czyli raz, dwa. Czy jest trzy? Nie. Dwa wkręty. Ona jest tutaj, uważajcie na, to jest element, który, no tu mamy włącznik, jak widzicie. Trochę bliżej. Musimy to wysunąć. Nie wyrywamy, nie wyciągamy, tylko chodzi o to, żeby ją tu trochę, o, wysunąć. No z tej strony zaraz zobaczycie, widać, że zawór drenażu już przepuszcza. I chodzi o to miejsce. Zjadę trochę niżej. Wyżej. Tu już jest pełno kawy zaschniętej, czyli tu już się zbierało. To sobie tak wisi. I teraz na drugą stronę. To będę tak wachlował, żeby wam to pokazać. Najprościej jest, o, tu jest taki, to są prowadnice przekładni. Powciskać je. Tu jeszcze wypleść wszystkie przewody. Powciskać. O, tu już nam, jak widzicie, się wcisnęły. Na tą gumę uważać. I teraz powrót. Powrót. I gibamy. I teraz jest to znowu dla mnie nienaturalna pozycja pracy. No ale dobra. Wszystkie przewody tutaj trzeba uważać. Pamiętajcie, że można przerwać przewód, a nie przerwać izolacji. I potem jest dochodzenie kabelek po kabelku, co tu się wydarzyło. Czy to muszę sobie poluzować? Niekoniecznie. Ważna jeszcze rzecz, o której nie powiedziałem. Ten wężyk, spust zaworu ceramicznego, jest tutaj na klipsie. Dobrze jest to odpiąć, bo jak się złamie, to jest podstawa przekładni do wymiany, albo rzeźba jakaś. Ja tym trochę pogibam. Dobra, na razie odpiąłem klips, będę wyciągał, to sobie to poluzuję. No i teraz jest zabawa. Można jeszcze, zanim będziemy wyciągać, wypiąć. Tu jest zawleczka. Wypiąć ją. Nie zgubić. Bo na tym wężyku będzie nam się, który tam idzie, będzie nam się trzymać ta przekładnia, więc będzie nam na pewno prościej. Powrót. No i co? Tu nie ma złotej metody, bo tu też różnie te przewody są zaplecione. Po prostu nie potrafię wam tego opisać. Po prostu trzeba to wyciągnąć. O. Nie szarpiąc, powoli, nie palę się. Uważać tutaj na te wszystkie przewody, wężyki, żeby nic nie złamać. Ona mi już tu idzie. O, 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 o. Ten wężyk, który tam zwisa, no też wam nie pokażę wyciągnąć. I patrzcie, jak ładnie sypie się kawa. Jesteśmy w domu. Podstawa, zaraz wam ją pokażę. O, to jest ten wężyk, o którym mówiłem. On jest tu na takim kruczcu plastikowym. Dobrze jest tego nie złamać.
Ten wężyk sobie damy tu, żeby nam nie przeszkadzał. No i widzicie, niby tutaj z tej strony nie ma kawy. A wygląda to jak wygląda. Tu już klient nie miał dostępu od zewnątrz. To wszystko wysypało się z podstawy. Pudło. Jakieś. Bo to idzie. Ta guma jest zdejmowana. To wszystko do mycia. To mimo, że czyste, też do mycia. Zaparzacz do mycia. Wydostańmy kółko, o którym wiecznie zapominam zakładać i rozbieram przekładnie ponownie. Kółeczko. Brudne. Ono tutaj siedzi. Nie tą stroną. Kręcąc się, ciągnie za te łopatki. Do mycia. Wydrapujemy zawór drenażu. Sprężynka. Może bliżej wam to pokażę, żebyście widzieli, co ja robię. Sprężynka. Out. Damy nową. Guma też damy nową. Mimo, że nie trzeba tej gumy dawać nowej. I teraz tu w dół. To nie idzie tak łatwo. Tu trzeba, jeśli wyciągacie go do czyszczenia, chociaż ja nie zalecam, jeśli on zaczyna przepuszczać, to ja bym go wymieniał, to uważajcie. Jeśli idzie do wymiany, czyli jest tak naprawdę śmieciem, to można się tu nie szczypać i go śmiało tutaj rypać. Ja się postaram to zrobić delikatnie. Chociaż pewnie z filmów wiecie, że dla mnie to jest duży problem, słowo delikatnie. Wezmę sobie, zaraz wracam, większy śrubokręt, żeby tutaj między to czarne, a to białe, między ten czarny plastik, a ten biały. No oczywiście sobie musiał przynieść kloca wielkiego. O, 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 to tylko kawa. Zawór możemy uszkodzić, ale obudowy, czyli całej tej ramy, lepiej nie, bo szkoda by było. Czy co, wstanę, bo w tej pozycji to ja w życiu tego nie wyciągnę. Ała. Come on. A może po prostu się uda? Dajesz, dziewczyno. Trochę tu wyszło. Idzie. 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 O Boże. Jak widzicie, to już wyszło. Tu sobie podważamy. Tu sobie podważamy to do tyłu. I zawór drenażu wyciągnięty. Jest tu syfu. Ja nie czyszczę. Niektórzy czyszczą, ja nie czyszczę. Ja wymieniam. To norma. Na drugą stronę. Nie spadniesz ty mi tu, chłopie. Na drugą stronę, jak to będzie najprościej. Troszkę bliżej. Troszkę bliżej. Trzy takie zatrzaski. Drugi. Oczywiście trzeci jeszcze jest sklejony. Więc żeby go, one są bardzo, ale to bardzo delikatne. O, puściło. Pokrywa zdjęta. I to widzicie. Albo i nie widzicie. Przekładnie. Koło. Nie pamiętam, nie wiem, jak to się nazywa. Jeśli wiecie, to napiszcie w komentarzach. Pozycjonujące, no pff,
Powiem wam, jaką funkcję pełni. Z jednej strony jest taki szerszy jęzor, z drugiej strony są dwie wypustki. To koło kręcąc się wciska te dwa mikroswitche. I dzięki temu ekspres wie, w jakiej pozycji jest napęd. Więc ważne, żeby to potem złożyć tak jak trzeba. Podważamy delikatnie, bo może pęknąć tutaj. To się dosyć mocno trzyma, jeśli nikt nie rozbierał tego wcześniej. Z każdej strony dygu. Znowu nienaturalna pozycja. Pomału. Dwie godziny później. Pomału idzie, bo już widzę, że wychodzi. Pomału, uważając na mikroswitche, na przewody. Pomału. A. Cierpliwość nie jest moją domeną, ale tu trzeba cierpliwie. O tych wypustkach mówię dwóch. Raz, dwa. A tu jest jeden taki. Ono się obraca, robi klik-klik na obu mikroswitchach. Tu już więcej nie rozbieramy, nie ma potrzeby. Mamy raz, dwa, trzy wkręty do wykręcenia. Ja części przekładni, taką mam tutaj metodę, że sobie wrzucam, bo to i tak później pójdzie do mycia, do tej pokrywy. Wtedy wiem, że to są elementy przekładni. Jeszcze chcę wam pokazać, bo jak tu zaraz zrobię już rzeźnie, to nie będzie widać. Widzicie, jakie tu jest pozalewane, jak tu się kawa już kleiła. Widzicie, że coś tu się złego działo. Odkręcamy. Raz, dwa, trzy. Spojrzę, bo nie widzę i kręcę na ślepo. Okej. Raz, dwa. A gdzie trzecia? Dziewczyna. Kabelek ją trzyma. Dobra. Mamy trzy śrubki. Okej. To na bok. No i co? Ściągamy. Tu wiele rzeczy może wam wypaść, więc dobrze jest potem wiedzieć, jak to złożyć. Jak widzicie, tu jeszcze dam trochę bliżej. Tu są takie, no wyjmijmy tą zębatkę. Tu są takie kuleczki. To jest taki element, który powoduje, że ten silnik tu leży elastycznie i obraca się gładko. No i co tu widzimy? No widzimy stary smar, ale to jakby fabryczne smarowanie. Tu już jest trochę kawy. Wszystko to do wyczyszczenia. Prowadnica. Zębatki. Może jeszcze trochę bliżej. Silnika na razie nie wyciągam, czyli tą stronę zostawiamy. Te kulki są ważne, więc nie pogubcie ich, a odbijają się jak wściekłe. Nie chodzi to lekko, nie chodzi też za ciężko. Jak widzicie, to jest smar, to nie jest brud, ale to wszystko i tak idzie do mycia, do smarowania potem. Więc słuchajcie, zostawiam was, znaczy zabieram się do mycia. Wszystko to. Idę to wszystko umyć, idę to wszystko osuszyć, bo te elementy silnika muszą być suche, zanim je złożymy. Wymyję ten środek, który wam pokazywałem. Tu zetrę stary smar, zetrę silnika, stary smar, nasmarujemy to wszystko od nowa. No i wracamy, złożymy, sprawdzimy. A potem będę już poza kamerą wymieniał wszystkie uszczelki, czyścił, odkurzał, wybijał pająki i tak dalej. Idę myć. Jestem, słuchajcie, pomyte, trzeba powycierać. Widzicie tutaj, nie widzicie, tu widzicie. Tu leżą gadżeciki. Trzeba to wszystko dobrze wytrzeć, żeby było sucho. Mamy, tu jeszcze mokre widzę. Też nie musi być, wiecie, takie tam w 100% suche, wyschnie. Ale im mniej wilgoci w napędzie, tym lepiej.
wszystko po kolei. Już trochę podeschło samo z siebie. To na razie na bok. To wytarłem. Tu też wytrzyjmy. Dobra. Gdzieś mi zginęła zawleczka. Ale gdzie? Dobra, mam swoje. Nikogo się nie boję, bo zawleczki mam swoje gdzieś. Okej, okay, do tego wrócimy. Mówię o tej. Gdzieś leży. Ale gdzie to jeszcze nie wiem. Mam takie zawleczki, to sobie później dopnę. Nie będę teraz godzinę szukał zawleczki. Bo to nie o to w tym chodzi. Tu jeszcze kuleczki do wytarcia w palcach najprościej. I co? Składamy dziadygę. Data na... Tu jest... Nie będę, to nie wykręcę. Zobaczycie może. Tu jest data nabita, taka biała. Pewnie produkcji tej przekładni. 1 lipca 2000 i nie widać, bo się nie nadrukowało. 17 bym obstawiał, ale nieczytelne. Okej. Silnik sobie leży. To niech sobie wróci na swoje miejsce. Trochę dam bliżej. Nie ja i nie moja gęba jest tu ważna. I układamy. Silnik sobie idzie tu. Nie tą stroną. Tą stroną. Nie tą stroną. Czekajcie, bo tu już po prostu powiązał wszystko. Co za gość. O. Ty sobie tam. No, pilnujcie też, żeby wam się nie wypięły przewody z żadnego microswitcha. Bo nie będzie działać. W ogóle, gościu, to głupoty pokazujesz. Bo to jest pokrywka, która nie jest w tej chwili ważna. My się zajmujemy tą stroną. Ja mam taką kolejność, zresztą chyba jedyną słuszną, że najpierw składam stronę tą od silnika, a potem dopiero drenaż. Łatwo się szczaić, jak idzie silnik, choćby po tych dwóch otworach na przewody. Nie przytnijcie ich, bo to wibruje. A jak wibruje, to w końcu przetnie te przewody. Ach, leć sobie. Okej. Okay. Okej. Okay. Kładamy przewody w swoje miejsca. I po kolei mam ręcznik, bo będę teraz paćkał. Bez też perwersji z tym smarem. Bo to nie o to chodzi, żeby to było napaćkane. Ma działać. Tu sobie daję to miejsce, w które idzie kulka. W drugie też, bo jak ją tu włożę, to się będzie lepić do szmarowidła. Kulki wyczyszczone układamy. Widać? Coś tam widać, jakbyś jeszcze tego palucha wziął, to by było widać więcej. Druga kulka. Come on, kulko. Ok. Teraz otwór, który wchodzi, czpień napędzający, też maziamy. Tak. I słuchajcie, każdą z tych części, która jest ruchoma, no ta nie jest akurat ruchoma, ale na niej jest ruchoma, również też delikatnie potłuścić smarem. Wytrzeć ręce, żeby wszystko nie było w smarze. I to samo. Słuchajcie, tutaj są takie różne ślady. To ma być, pamiętajcie, to ma być czyste, to nie ma być nowe, nie ma wyglądać, lśnić. No bo to nie o to chodzi. To ma być wyczyszczone ze złogów, ze starego smaru. Też bez jakichś tam wielkich perwersji. No bo to ma działać. Chodzi o to, żeby się pozbyć brudu tutaj, który w te zębatki wszedł. I. No i trze. I niszczy. I zacina. Ważna rzecz, o której wcześniej nie powiedziałem, to jest taki pierścień. Niektórych jest, w niektórych nie ma, zależy od rodzaju przekładni. One właściwie są praktycznie identyczne, tylko różnią się grubością tego otworu. Sprawdźcie, czy ten pierścień nie jest pęknięty, ten złoty, bo się zdarza.
jak już ciężko chodzi przekładnia, a ekspres jeszcze daje radę, to potrafi pęknąć z jednej, z drugiej strony, plus trochę po zębatce. I słuchajcie, teraz tradycyjna już dla mnie zagadka, bo nigdy nie pamiętam, ale to na czuja. Ja obstawiam, że tak, biała idzie tu. I jał. Czpień to wiadomo gdzie. Ważne. Widać? Nie widać. On jest tutaj. Chodzi o to, jest, jestem cały w smarze. Tu jak widzicie, ten otwór jest taki ścięty z jednej strony w kółku, bo to kółko nachodzi na czpień. Trzeba go dobrze ustawić. Ale to zaraz, a właściwie już. Można sobie przymierzyć. I. Tylko tu mam, jak wam za bardzo pokazać, nie chcę ciągnąć za te przewody, co by nie zrobić tego, o czym mówiłem. Kółko składamy tak, najlepiej, żeby... Oczywiście nie tą stroną, ale to zaraz, żeby te dwa pipki, nie ten szeroki, tylko te dwa pipki, dobrze ja wam mówię? Dobrze ja wam mówię. Weszły pomiędzy ten switch. Czyli to musi być ustawione z tego, co pamiętam. Oczywiście, że nie tak. Tyłem od silnika ma być to ścięcie. Do silnika, nie od silnika. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Chyba. Zaraz się dowiemy. Słuchajcie, robię to zawsze już odruchowo, więc ostatni element. Wszedł. Jeszcze tu na wierzch tak dla asekuracji śmarka. I co? I robimy hałas. I teraz czapa. Tylko tu też, żeby nie poplątać tych kabli, jak najmniej wiązania. Kabli przewodów, wiem, potoczna nazwa. I sprawdzamy, czy kulki nie wypadły. Przewody wyszły, bo one właściwie powinny iść tak po skosie. Jak dwa łosie. Wciskamy. I tak sprawdzimy, czy nie przycięliśmy. I do całość składamy do całości, żeby nie powiedzieć do kupy. Muszę to trochę wziąć do siebie z kosem, wziąć, wycelować i pyk. Kółka jeszcze nie zakładamy, bo ono nam zasłoni jedno miejsce na wkręt, ale przymierzamy sobie, jednak idzie tak, widzicie? O to mi chodziło, że te dwa wchodzą między ten switch. To za chwilę i odwracamy procedurę. Jeszcze tylko zawór drenażu. Dokręcamy z wyczuciem. Raz. I dwa. Jest. I trzy. Jak mawiają. Nic się nie wypięło. Można założyć czapkę i kółko oczywiście. Tu jak wkładacie, nie na siłę, on się zaczepia o tego mikroswitcha, trzeba go pod spodem wcisnąć. To samo tu, żeby go nie złamać. Weszło. A jak weszło, to zamykamy przewody do prowadnicy. Tu jest specjalne takie wycięcie. Jeszcze raz, czy tu nie przycięte? Wszystko ok. Czapka, zaraz ją jeszcze przetrę z zewnątrz. Zwłaszcza z tego smaru z moich palców. Czapa skoczyła, trzy kliknięcia, nic nie przycięte. Psik. Psik, psik. Nie tą ścierką od smaru. Psik, psik. W środku już posprzątane. Przynajmniej z tej strony, bo nie mówię, że z tamtej. Tu coś nie wskoczyło. Czy wskoczyło? Wskoczyło. Wszystko wskoczyło.
mamy to. Idziemy na tą stronę. Tu też wymyte. Zawór drenażu stary. Zawór drenażu nowy. Subtelna różnica. Ten i tak jest wyczyszczony, tak jak wspominałem, klient tutaj skrupulatnie dopieszczał, no ale i tak to nie ten. Wróć. W sumie nie ma znaczenia, nie mam akurat tego rodzaju. Tu i tak idzie guma, więc czy idzie na to, czy idzie na to, bo to jest taki uniwersalny. Bo on pasuje też do starych Siemensów, do starej Nivony, gdzie tutaj taka grucha jest przypięta. No ale w każdym razie będzie działał. Zasada działania zaworu drenażu jest taka sama, niezależnie od końcówki, a że my tu wkładamy gumę, a ja nie dostałem gumy w komplecie, no to włożymy tą, która była umytą. Jeszcze sprężynka by się nowa przydała, a to na bank było w komplecie. Jedne te zawory przychodzą w komplecie z tą gumą za długą, trzeba ją docinać, inne przychodzą bez, no ale guma spełnia swoją rolę, jak jest umyta, bo to jest tylko przyłącze do odprowadzania ciśnienia. I teraz tak, ustawiamy sobie go, czyli on idzie tak. Sorry. Jak wam dam bliżej, to będziecie więcej widzieć, wiem. Tu jest ważna rzecz, więc to nastawmy tak jak trzeba. On sobie tu idzie tak. Dokładnie tak. Tylko tu są takie wcięcia, które muszą wejść na te prowadnice. I teraz nic tu na siłę. Wszystko ładnie tutaj pyknie, tylko musicie sobie to wszystko ładnie ustawić. Częsty błąd. To ma być do dołu ta wypustka, tam do wnętrza, tak żebyście widzieli. Bo jak się to włoży odwrotnie, to źle to chodzi. I to bardzo często widzę w takich ekspresach, gdzie ktoś sobie sam naprawiał. Łatwo to pomylić, jak się nie wie. Zwróćcie na to uwagę po prostu. Wysuwamy tak, żeby nam się zgodziły te prowadnice. No, zaraz wam to pokażę, jak sobie ustawię. O, nie pierdzielniesz mi ekspresie, nie masz takiego planu. Widzicie? Te jakby wnęki muszą wejść w te wypustki. No i teraz to już wszystko jest tu na wyczucie. Coś mi tu pręży. O. Pozwólcie, że... O. Czy to weszło dobrze? Weszło dobrze. I teraz tą część musimy pod tymi czarnymi prowadnicami przesunąć do góry. Jest wpięte tak, jak to było pierwotnie. To też do oporu. Sprawdzamy, czy po wszystkie te biały element jest pod tymi wypustkami. To podsuwamy, tu jest taki pipek, nakładamy sprężynkę i to palcem równo sprawdzamy, czy pracuje. Pracuje. I mamy to. Mamy to złożone. Tu jeszcze widzę mokro. Więc słuchajcie, tu wszystko jest ok, nic się nie zerwało. To jeszcze tak kończąc, ja tu dogram, nie będę was teraz trzymał, jak będę to skręcał, bo to jest bez sensu. Bez sensu o tyle, że no to trwa, nudy. Składamy tą gumę, to też wam jeszcze spada i śmieciu. Też wam jeszcze pokażę. Ja się tu zaraz biorę za wymienianie uszczelek, za sprawdzanie wszystkich szczelności. Dokładnie obejrzę wszystko, zdejmę jeszcze tutaj tą górę, zajrzę do grzałki, ale to jakby film ma być o, na wyraźną prośbę wielu z was, o tym jak w takiej przeciętnej, popularnej, przeciętnej to może ze słowo, bo będzie źle odebrane, jak w takiej bardzo popularnej Nivonie tą przekładnię rozebrać, wyczyścić, jak wymienić zawór, bo pytaliście o to, nie w takich kobyłach, jak to ktoś tam pisał, kto to takie kobyły ma w domu. Mają ludzie, no ale okej.
Kanał jest dla Was, prosicie macie. Ważna jeszcze rzecz, guma, z której jeszcze jakimś cudem się leje woda. Ona sobie, no właśnie, a propos gumy, to jeszcze to, co wspominałem, nasuwamy. No i to jakby to ma wejść tu. Coś tu jeszcze jest źle nałożone. Coś tu nie wejszło. O. To nam ma wejść tu. To się ma zgodzić z tą krawędzią. Czyli coś takiego. Widzicie, to jest kompletnie złożona przekładnia. I ważne kółko, które nam tu chodzi, ono ma być, jeśli jest dobrze ustawione wszystko, to tam drobne jakieś na tym kółku ekspres sobie skoryguje, złe ustawienie, to te zęby są centralnie tyłem, to też jest ważne, centralnie tyłem do sprężynki. Słuchajcie, ja to wszystko składam, odpalę go, dogram Wam, jak robi kawę, albo jak się płucze. Nie ma sensu, bo to teraz będzie żmudna praca, żeby to wszystko jeszcze porozpinać, popłukać wężyki, rozebrać przepływomierz, wymienić uszczelki, posprawdzać te wszystkie elementy, zajrzeć do wylewki, bo też klient zeznawał, że gdzieś tutaj się coś przypycha. Ten film trwałby bardzo długo, a tak jak wspomniałem, clue była przekładnia, oto i ona, piękna i złożona. Składam, przy składaniu zwracajcie uwagę, tutaj jest to takie nowsze kółko, ono trochę ciężej spada, właściwie nie spadnie. Są takie koła napędowe, tutaj nie pokażę Wam, nie mam nigdzie na wierzchu, które przy wkładaniu, no widzicie, to nie spadnie, a tam Wam spadnie, nie zauważycie, bez tego nie zadziała. Znaczy będzie ekspres działał, tylko nie będzie robił kawy, czyli nie będzie działał. Dzięki za uwagę, przypominam, linki w opisie filmu. Grupa na Facebooku, jest nas tam coraz więcej, zapraszam. Dajcie łapę w górę, jak się podobało, dajcie łapę w dół, jak się nie podobało. Piszcie komentarze, staram się odpowiadać. No i co, zapraszam do kolejnego filmu. Wy to widzicie w majówkę, więc mam nadzieję, że odpoczywacie, trzeba trochę wiosennego luzu złapać. Pozdrawiam Was, trzymajcie się. Jak jesteście na grillu, to wypijcie jednego za mnie. Kiełbasy smacznej życzę. Pozdrawiam. Mówił do Was Bartek, kanał Coffee Doctor. Trzymajcie się. Cześć, a za chwilę test. Jestem, słuchajcie. Środek wypielęgnowany. Lampę gasimy. Gaśni. No, w przepływomierzu było trochę brudu. Grzałka, wszystko tu w porządku. Wszystkie uszczelki wymienione, wszystko sprawdzone. Tu jeszcze nie wytarłem, widzę zaworu ceramicznego, ale to już kurz, to już kosmetyka. Wodę mamy, nie odpalałem, także teraz się okaże. Zaparzacz na miejscu. Zaparzacza jeszcze. Ktoś tu ma zwierzątko. Chyba kot. Złożyłem tylko środek, złożyłem przekładnie, wszystko poskręcałem, posprawdzałem to, co było w środku. Bok jeszcze nie przykręcony, bo rozbierałem przepływomierz. Więc zawsze warto zerknąć, czy po złożeniu go z powrotem nie puszcza. Tu wygoniłem mieszkańców, pająki. Nic poważnego się tutaj nie okazało. No wszystko, wężyk od zbiornika wyczyszczony. Przegląd. No to słuchajcie, wybuchnie. Strach się bać. No ale jak bez dubli, to bez dubli. Pojemniczek. Tylko odpalamy, sprawdzamy. Zmielimy jedną kawę. Już się chyba z Wami pożegnałem, a przecież trzeba odpalić maszynę jeszcze. Proszę pukać. No i co się wydarzy? Ładnie chodzi przekładnia. Będzie buczało, będzie hałas, bo nie ma wody w przepływomierzu, nie ma wody w wężykach. O, o, o. Przycichł, czyli zaciągnął. Ale to jeszcze potrwa. Poleci czarna woda, to jest normalne. Zaparzacz jeszcze nie był czyszczony. No słuchajcie, zróbmy kawę. Jeszcze spójrzmy.
na przepływomierz. Nic się tu nie dzieje. Dobrze, że poleciało na płasko. Nic się tu nie dzieje, słuchajcie, jest sucho. No ale komisyjnie to komisyjnie. Matko, rozwal chałupę. Suchutko, uwaga, prąd. Jedziemy na dół, robimy kawę i to już będzie naprawdę koniec. Pod warunkiem, że ja nie zdemoluję serwisu do tego momentu. Powoli, nie targaj. To wie, wie kto, to kogo wie, ja pozdrawiam, cokolwiek to znaczy. Róbmy kawę. Proszę odkamienić. No oczywiście to będziemy robić. Tam co wyczyszczone ręcznie, to wyczyszczone. Mielem panie, parzym panie. Pięknie chodzi winda, cichutko. Nie, rób mi tego. Umyłem filiżankę, zwróćcie uwagę. Już widzę, że pięknie się parzy. Niwona parzy kawę powoli i to nie jest wada, to jest duża zaleta. Ustawione jest 120 ml, ta filiżanka ma tam około 70, to ustawmy 70. Jest gitara. Jeszcze raz. Kanał Coffee Doctor, Bartek. Żegnam się, pozdrawiam, cześć.